O ile do udziału w wyborach zaplanowanych na 15 października skłaniają wszyscy bez wyjątku, o tyle opinią na temat udziału w referendum zarówno partie polityczne, jak i Polacy różnią się diametralnie. Aby samodzielnie podjąć decyzję w sprawie, należy przypomnieć, czemu służy instytucja referendum. Jest to procedura powszechnego wyrażania stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia ważnej kwestii. W trzeciej RP kilkakrotnie wypowiadaliśmy się w referendach. W tym rekordowym z czerwca 2003 roku zdecydowaliśmy o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Lokale referendalne odwiedziło wówczas niemal 59% uprawnionych, którzy opowiedzieli się za akcesją. Na tak głosowało ponad 77% Polaków. Referendum uznano za ważne i wiążące. Te dwa określenia są kluczowe dla skutku, jaki ma przynieść akcja referendalna. Ważne referendum to takie, którego przeprowadzenie jest zgodne z prawem, co każdorazowo stwierdza Sąd Najwyższy. Ważność referendum nie zależy od ilości głosujących i od poprawności głosowania. Zupełnie inną kwestią jest pojęcie wiążące. Aby wynik był wiążący i nie zależał od politycznego widzimisię, w plebiscycie musi wziąć udział ponad 50% osób uprawnionych. Wówczas stanowisko w ważnej sprawie staje się podstawą do wydania stosownych regulacji prawnych, o ile suweren opowiedział się za wprowadzeniem danej decyzji. Organy państwa są związane jego wolą i zobowiązane do jej respektowania. Jednak nie tylko frekwencja ma znaczenie. Liczba oddanych głosów za jedną z opcji musi również przekroczyć próg 50% ogółu osób, które oddały ważny głos. W praktyce, jeśli z 1000 osób uprawnionych do udziału w referendum 501 zdecyduje się wrzucić kartę do urny, referendum będzie wiążące niezależnie od udzielonej wypowiedzi. Liczą się wszystkie wrzucone do urny karty, poza uszkodzonymi. Co ważne, liczą się również te karty, na których nie znajdziemy zaznaczonego wyboru lub zaznaczoną więcej niż jedną opcję. W następnej kolejności karty znajdujące się w urnie zostaną podzielone w zależności od zawartych na nich odpowiedzi. Jeśli na większości kart wyjętych z urny wskazana będzie taka sama odpowiedź, referendum będzie rozstrzygające. Jeżeli w referendum udział weźmie mniej niż połowa uprawnionych, wówczas jest ono ważne, ale nie wiążące. Traktuje się je jedynie jako opiniodawcze. Oznacza to, że organy państwowe mogą wziąć jego wynik pod uwagę, jednak nie muszą tego robić.